Cześć, witajcie, ja jestem Huda, to jest FIFA 13, kariera bramkarza, odcinek 14. Tak mi się wydaje, że to odcinek 14. A to jest nasz Robert Stevens, który jest warty 3,5 miliona euro, dostaje 9 tysięcy pensji tygodniowo i jest w złej formie, jak widzicie. Ale dobra, postaramy się to poprawić w dzisiejszym meczu, więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do meczu legendarny. Gramy z Leyton Orient. Jaka to jest w ogóle data, bo nie spojrzałem. A już coś pewnie koło końca sezonu jest. Nie trafiłem, dobra. Ale kamera ma być oczywiście gwiazda. Gdzie jest ustawienia? Tu są ustawienia. Ustawienia gry, kamery. Gwiazda. I oto jest nasz Robert Stevens. No pada deszcz, co może nam utrudniać grę, ale Robert Stevens da radę w każdych warunkach. Już atakują nasi rywale, więc Stevens pora by się ustawić powoli. Mówiliście, żebym się rzucał prawą gałką, tylko że to jakoś u mnie nie działa. Jest, wow, dobre. Widzieliście tą obronę? Sam nawet nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale do 10-0 cena. Wow, aż sobie zrobię screena zaraz. Tego jeszcze nie było. Dobrze, pięknie, pięknie się Steven spisał. Moja najlepsza obrona w życiu w ogóle. Aha, dobra, czyli ta prawa gałka jednak działa. Wow, dzięki w ogóle za podpowiedź, bo ja to pierw próbowałem, ale jakoś to nigdy nie chciało działać. Robert Stevens powoli, spokojnie, z opanowaniem. Stoi na tej bramce i broni, jest w formie, czy... Właśnie, pytanie, czy Robert Stevens odzyskał formę? Robert Stevens wybiega, Robert Stevens, piękna obrona. To było poświęcenie pierwszej klasy. Robert Stevens jest... Wow, najlepszy, a ja się nauczyłem grać chyba. Hihi, w 14 odcinku dopiero, ale ważne, że w ogóle kiedyś do tego doszło. No, liczy się sam fakt, że nauczyłem się grać tym bramkarzem, ale nie jest zbyt ciekawe, ponieważ nasi rywale cały czas atakują, a ja się boję, że w końcu puszczę tą bramkę. Dobrze. Kurde, niedobrze. Stevens! Dobrze. Uf, uf, uf. Kto ma piłkę tak w ogóle? Dobra, my mamy piłkę. Ja się popatrzę tutaj na ich akcję. Może coś strzelimy, wyprowadzimy jakąś akcję ładną. Jest, wow, cena 10-0 się utrzymuje, już 18 minut, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo jeszcze cały mecz przed nami. Tutaj ja nic nie klikam, boję się. Ale strzelaj, strzelaj! Jest, ja! Już myślałem, że będzie bramka. To było ładne. Się rzucił na szczupaka, no cóż. Ale wybija bramkarz piłkę, bramkarz rywali. Stevens gotowy, w skupieniu stoi na bramce, jest gotowy na każdą sytuację. Stevens już ustawiony na pozycji. O kurde, zacięła mi się gałka. W sumie jeszcze nie naprawiłem tego pada. Nie, ocena 6-6. Spadło mi. Może dlatego, że nie stanąłem w porę na środku, ale okej, nieważne. W sumie i tak to chyba będzie mój najlepszy mecz przez tą całą serię. Kurde, już? Już mi ocena spada? Za co? Ja pierdzielę. Dobra, nieważne. Olać już tą ocenę, ja się cieszę, że ładnie obroniłem jeden strzał, to było, no, dla mnie wow. Tego się nie spodziewałem. Wy też się pewnie tego po mnie nie spodziewaliście. Co, jest rzut karny, rzut karny, ja chcę wykonywać. Ja chcę wykonywać. Nie, patrzmy na rzut karny. I... na dwa tempa! Jest, 1-0. Joshua Kennedy? Ej, Kennedy, co ty tu robisz? Zdradziłeś... zdradziłeś mój Rotherham United, Kennedy. Ale ładnie, na dwa tempa i piękna bramka. Bramkarz nie miał szans. Znaczy w sumie w dobrą stronę się rzucił, wyczuł Kennedy'ego. Ale dobrze. Robert Stevens czuwa na bramce. On postara się dzisiaj zachować czyste konto. 7,5 ocena, wow. Stevens! Wow, ładnie, dobrze się rzucił w dobrą stronę, ale... ale i tak by nie sięgnął tej piłki. Dobrze, że był słupek, bo nie było szans, żeby sięgnąć tą piłkę w ogóle. Okej. Kurde, za dużo atakują ci nasi przeciwnicy trochę. Stevens, ale Stevens czuwa. Stevens cały czas czuwa na pozycji. I dobrze, dobrze.
Znowu atakują, kurczę. Coś dobrzy są. Ale mam nadzieję, że dzięki tej mojej dzisiaj całkiem niezłej grze uda mi się załapać na mecz w następnym. Znaczy, no mecz od razu, następny mecz. Nie będę musiał symulować aż tyle. O, co się tam dzieje? Aha, ich bramkarz już wybija, się spóźniłem. No kurde, znowu mi ocena spada. No nie wiem, co ja mam robić na tej bramce w ogóle. Wyjść sobie tutaj gdzieś czy coś? Ja pierdzielę. Da, będę trzymał to, może mi pomoże. Nie, nie pomaga mi to. Stevens, cofamy się, cofamy się. Ja pierdzielę, ale się zrzuciłem się nie w porę. Ale do... O! Ocena urosła! Ocena urosła! Jest! Się cieszę! I znowu spadła. Na środku staniemy Steven. Na kropce, na kropce. O! No stańże na tej kropce. Dobrze. Nie w miarę jakoś tam Steven na tej kropce stoi. Źle. I jest koniec pierwszej połowy i mamy czyste konto i prowadzimy 1 do 0. Mój najlepszy mecz bramkarzem w życiu. Chociaż właściwie moja najlepsza połowa, bo meczem jeszcze nie nazwę, ponieważ mecz się jeszcze nie skończył. Muszę cały czas czuwać. Okej, Stevens. Gotowy, stoi. Śledzi akcję. I rzut z autu. Dla kogo? Dla nich. Nie jest dobrze. James. Jakiś inny. Dobra. Stevens, pora się ustawić. Na pozycji. Trzeba to obronić. Jedną piłkę mi się udało tylko obronić. Resztę się rzucałem tylko w dobrą stronę gdzieś. Trzeba ich wyczuć. Dobrze. No w sumie. Nie jest źle. Nie jest źle. Radzę sobie całkiem nieźle, tylko że... Nasi rywale cały czas atakują, prowadzimy tylko 1 do 0 i jeszcze farciarską bramką z rzutu karnego, który, no nie wiem, tam jakiś faul na pewno był, może ręka czy coś w tym stylu. Stevens, pięknie, wow, 8-4 ocena, widzieliście to? To jest właśnie Robert Stevens. Chwila, jeszcze sobie coś próbuję, a nie mogę się coś próbować rzucać. No cóż. Chciałem sprawdzać, czy mogę do góry skakać, czy coś w tym stylu. Ale nie wiem. Okej. Strzelaj, strzelaj, podaj do tego. Oj kurde, to nie tak miało być. Faul, rzut karny, rzut karny. Spalony, kurczę. Niech tam, dobra. Ale jest zmiana. W drużynie przeciwników schodzi Smith. Schodzi Cook. Tak się chyba go wymawia. 8-2 ocena. Jest dobrze. Stevens jest genialny w dzisiejszym meczu. Zdecydowanie to będzie zawodnik meczu. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Kurde, spada mi znowu cena. 8-1 już, masakra. O, akcja jest! Podaj do tego, ładnie. No nie dokładnie o to mi chodziło. I już ocena mi spada. Niech to i atakują już. Bierzcie ich, ja nie chcę bronić. Bo ja czuję, że puszczę następną piłkę. Stevens, ustawiamy się. Dobrze, stoimy na pozycji Stevens, spokojnie, on będzie wrzucał. Stevens! Dobrze, dobrze, okej, luz. Na razie jest dobrze. To mnie cieszy, jest 68 minuta i nadal wygrywamy 1-0, więc może nie będzie aż tak tragicznie i dostanę moją najlepszą ocenę w życiu. Wow, jako bramkarz oczywiście, bo jako zawodnik największą miałem chyba 9-9, oczywiście w karierze zawodnika. Bo tak ogólnie to mi się zdarzyło 10-0 nawet. Myślę, że nie tylko mi, na pewno wam też się kiedyś zdarzyło, że jakiś zawodnik z waszej drużyny, którą graliście, miał ocenę 10-0. Się zdarza takie coś. Okej. Stevens, ustaw się. Dobrze. Dobrze. Trochę za późno tak się rzuciłem i tak nie miałbym szans tego sięgnąć. Miałem szczęście, że to po prostu było niecelne. Jest żółta kartka dla zawodnika drużyny przeciwnej tutaj. Stevens, no, rzucił się trochę za późno, ale... Dobra. Nie pokazać ci już tych powtórek. Jest zmiana Stevens. Wykopiemy gdzieś daleko? Tam spróbuję gdzieś. 8-0 ocena, wzrosła, fajnie.
Lecimy akcją. Dajesz, jeszcze jedną, tak dla pewności, żeby było, no proszę was. Dośrodkuj. Wbijaj z główki, niech to. Aj, 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 10 minut do końca, nie możemy stracić tej bramki, muszę czuwać. Super defensywny. Bierzcie go, obrona, obrona, do roboty. Proszę ja was. Ja chcę zebrać najlepszą ocenę w życiu. Chociaż i tak uważam, że ta pierwsza obrona była najlepsza, za którą dostałem ocenę 10-0 i trzymałem ją przez 20 minut. O kurde, już mi do 7,5 prawie spadło. Zaraz będzie się... i już jest 7,5, niech to. Co ja mam robić na tej bramce, żeby mi ocena nie spadała? Nie wiem, piszcie czy coś, co ja mogę robić, żeby mi ta ocena nie spadała tak co chwilę. Uklikam to, gdzie mam podawać i w ogóle, ale to nie działa. W jakiś sposób. Kontuzja teraz. Oddaj tu ładnie. No i widzicie, spada. Oj, 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 oj. Bramka! Jest! Spalony. Nie ma. Samobój! To był chyba. Od bramkarza, patrzcie, on rękami to wbił. To było dziwne. Jeszcze raz tego kąta zobaczymy. No patrzcie, rękami wbił bramkarz. I nie pisze, kto strzelił. Co to miało być tak w ogóle? Jest 2-0 w każdym razie. Okej. Okay. Jest minuta do końca. To już jest mecz mamy wygrany. Tylko chodzi o to, żeby Stevens tutaj nie zebrał jakiejś kiepskiej oceny. Trzeba jeszcze może coś obronić. Dobrze, Stevens łapie piłkę teraz. Pięknie. Podanie do kolegi tutaj blisko. Stevens wybicie. Ładnie. Dobra, gramy na czas. Krótkie podania. O, wzrosły mi. Super. I jest koniec meczu, wygrywamy 2-0. Stevens spisał się znakomicie, można powiedzieć. Tak jest, zawodnik meczu, wow, 9-1 ocena, wow, wow, wow. Robert Stevens zawodnikiem meczu, wow, wow, wow. Kurde, jaką już mamy znaczy umiejętności, ogólnie woleje, zawodnik meczu, wszystko rośnie. 71 nadal, czemu? Moje działania. 19-latek dopiero, jest, forma przyzwoita, już gramy w następnym meczu. No chyba oczywiście. No oczywiście, że gramy, czemu by nie, jestem bardzo szczęśliwy po tym odcinku i powiem wam, że nabrałem coraz większej ochoty na grę bramkarzem, spodobało mi się to, więc... No, może częściej będą pojawiać się odcinki, czy coś? Dobra. To było na tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnym, gdzie postaram się bronić równie dobrze i znowu zostać zawodnikiem meczu. Więc... Cześć!